dobry, dzień dobry. Z tej strony nowy film na moim kanale. Witam Was w pierwszym w historii warszawskim daily vlogu. Będzie to film nietypowy, bo jestem na detoksie medycyny chińskiej i zgodnie z obietnicą z ostatniego filmu i z Instagrama robię dzień z życia na detoksie. Chociaż dzisiaj już i tak jest lepiej, dzisiaj wprowadzam nowe produkty, więc mam nadzieję, że będzie całkiem interesująco. Powiem Wam trochę, o co z tym detoksem chodzi. Robię go od lat. Mnóstwo było o tym podcastów. Jest tak cudownie, pięknie, więc jestem na spacerze w parku. Wracam z pilatesu. Jeszcze nie ma 9 rano. Naprawdę jest przewspaniale. Nie wiem, czy jest coś wspanialszego niż polska wiosna. I sama nie wierzę, że to mówię. Zasada numer 1. O ile nie mam ze sobą 1000 toreb, wchodzę schodami na 5. piętro. Jestem w domu i pierwsza rzecz, jaką zrobię, to witam w serii nagrania tyłem, to włączę moją fasolkę adzuki. Wow, ale hit, słuchajcie. Bo rano gotowałam fasolkę adzuki, no nie wierzę. I gotowałam ją za krótko. I mówię, dobra, nie wiem, czy to jest w ogóle tak się robi, że gotujesz najpierw pół fasolki, przez pół czasu wracasz, ona przestygnie i gotujesz drugie pół, ale nie mam innego wyjścia. I ona napęczniała i jest chyba gotowa, ale jeszcze ją zagotuję, żeby była pyszniutka i kremowa. I robimy siadanko. W ramach przekazywania moich patentów na sprytne gotowanie w domu, osobny temat to jest to, że będę jadła selera nociowego na parze. Ja potem to omówię i się z tego wytłumaczę. Ale kiedy coś mi się gotuje i jest tej bardzo dużo pary, wykorzystuję to i wrzucam w tym czasie na sitku moje warzywo, które chcę ugotować na parze i mam tym samym jedno naczynie, jedno zużycie prądu, dwa dania, w sensie dwa produkty ugotowane. Polecam. Oto moja bardzo smutna kolekcja zieleniny, którą trzeba skończyć. Tak, jak najszybciej, jak widać, pietruszka cieszy się najmniejszym powodzeniem. Halo pietruszko, okej, jesteś. Więc no, zrobimy z tego pyszne śniadanie, obiecuję, już Wam pokazuję. Tak wygląda moje gotowe, piękne śniadanie. Mamy tutaj kaszę orkiszową, trochę fasolki adzuki, seler nadziowy na parze, wspomniany, do którego wrócę. Mamy uratowaną rukolę i koperek. Coś tam się jeszcze udało wyciągnąć z tego. Mamy kiszone buraczki, które zrobiła mi mama specjalnie na detoks. I całość jest posypana zatarem. I jeszcze mamy troszkę oleju z wiesiołka, żeby to wszystko było sycące i jeszcze smaczniejsze. Jestem ciekawa, co Wy sobie myślicie, patrząc na taki talerz, a ja lecę jeść. I zaraz się Was odzywa. Cudownie. Jestem, słuchajcie, w stroju sportowym, bo przyszłam strasznie głodna i nie chcę się przebierać, chcę jeść. Mamo, zrobiłaś pyszne buraczki, są takie delikatne. Nie lubię za bardzo ukiszonych rzeczy, lubię takie wspaniałe. Zobaczymy, jak ten seler. Też fajny. Dobra, ja jem. Przysięgam, żałuję, że ktoś się nagrywa backstage'u z tego, bo to, co się działo w tym mieszkaniu, że powstał ten kadr, który wydaje się być dosyć randomowy, bo siedzę na ziemi, no ale słuchajcie, próbuję czegoś nowego. Moje mieszkanie jest małe, eksploruję różne kąty, jestem po śniadanku, piję ciepłą wodę i słuchajcie, pomyślałam, że opowiem Wam o moim detoksie, robiąc sobie make-up. Kto by się tego spodziewał? Ja się nie spodziewałam, ale pomyślałam sobie, czemu by nie? Więc będę robić jakieś takie totalnie basicowe rzeczy, BB cream, jakieś... I powiem Wam kilka słów o detoksie medycyny chińskiej. Mam otwarty balkon, więc odgłosy miasta dochodzą, ale jest tak wspaniale, tak cudownie, że musicie mi to wybaczyć. Otóż jestem po raz piąty w życiu na detoksie. O, ogólnie wszystkie wskazówki odnośnie robienia makijażu bardzo mile widziane, ponieważ jestem wieczną studentką w tej kwestii. Generalnie robię po raz piąty w swoim życiu detoks medycyny chińskiej.
Czyli robimy to dwa razy w roku po zimie i po lecie. Teraz oczywiście wchodzimy w wiosnę, więc jest to ten okres pozimowy. I pytaliście mnie o to, jakie robię detoksy. Ja robię je już teraz zupełnie sama, ale dla wszystkich osób, które są zainteresowane tematem, to po pierwsze najpierw edukacja i tutaj bardzo serdecznie Wam polecam nieskromnie, z całym przekonaniem, moje podcasty z Karą Góralską na temat oczyszczania, na temat medycyny chińskiej. Ich jest całkiem sporo. I jeżeli macie ochotę zrobić detoks, to ja Wam polecam z całego serca zrobić taki detoks najpierw pod nadzorem profesjonalisty, no i oczywiście osobą, u której ja się uczyłam i u której się oczyszczałam, była właśnie Karo Góralska i tak się działo u mnie przez kilka sezonów, a teraz na podstawie wiedzy, którą zdobyłam i doświadczenia na tych detoksach, czuję się okej, żeby robić sobie taki detoks sama, aczkolwiek jednocześnie tak sobie myślę, że z przyjemnością w przyszłości chętnie wrócę do takiej grupki, bo fajne jest to, że po pierwsze macie grupę wsparcia, a po drugie dla mnie najciekawsze było to, że możecie się czegoś ciekawego dowiedzieć. Są codziennie nie tylko wspierające firmy od Karo, ale też edukacyjne, więc ja zawsze wychodziłam z tego mądrzejsza. No cóż, od dwóch sezonów chyba robię to sama, więc no nie mądrzeję w tej kwestii. Natomiast generalnie podstawową wersją detoksu, co jeszcze dodam, na detoksie jemy do syta, nie chodzimy głodni. Ta dieta jest po prostu dosyć ograniczona i taką podstawową wersją detoksu jest ryż brązowy z fasolką adzuki, co ja po prostu kocham. Na jesień dobrze jest pójść o krok dalej i zacząć od takiej monodiety właśnie na krupniku domowym z pieczonymi warzywami, z kaszą jaglaną, też bardzo sycącej, też z fasolką szparagową albo z adzuki. Natomiast takim levelem wyżej, to jest tak, że za pierwszym razem przez pierwsze lata robiłam tylko właśnie ryż z fasolą. Potem ośmieliłam się wyjść o level wyżej na jesień, czyli zrobiłam na krupniku i teraz weszłam o level wyżej. To jest w cudzysłowie, po prostu to jest trochę bardziej, może być trochę bardziej wymagające. No, podzielność uwagi u mnie nie istnieje. Level wyżej na wiosnę, czyli słuchajcie, zrobiłam kilka dni na samej kaszy orkiszowej i powiem Wam szczerze, byłam przerażona. To jest młody orkisz, którego w ogóle praktycznie się nie da dostać w Polsce. Wydaje mi się, że nie da się, więc moja przyjaciółka mi go zamówiła z Niemiec i jemy tylko to przez kilka dni z dodatkiem zielonych listków, czyli jakiś tam koperek, napka, pietruszka, rukola, co tam chcecie. Ja sobie zawsze dodaję odrobinę tłuszczu, co nie jest do końca zalecane, ale ja po prostu bym się w życiu nie najadła, więc jakiś dobrej jakości olej od Olini, jak zawsze. Może zrobię sobie jeszcze tak. O. I co? I tak wytrzymujemy przez kilka dni i powiem Wam szczerze, ja byłam w szoku, bo kasza orkiszowa jest po pierwsze przepyszna, jak się dobrze przygotuje, jest przepyszna i ma bardzo dużo białka. Ona ma kilkanaście gramów białka, więc ja nie chodziłam głodna. Było to bardzo satysfakcjonujące, po kilku dniach sobie dodajecie kolejne warzywa, aż przychodzi dzień siódmy, czyli dzisiaj, i możecie już kombinować, właśnie wjeżdża fasolka adzuki, które dajemy tak nieśmiało, wjeżdżają inne kasze, ryże, fasolka mung, więcej jeszcze warzyw, dojeżdża kiszonka, więc cała ta zabawa robi się o wiele bardziej ekscytująca. Ja się bardzo, bardzo cieszę, chociaż mówię, ten orkisz był dla mnie zaskakująco przyjemny. Lecę też dalej z moim make-upem. Co ja chcę zrobić? Wydaje mi się, że ja nie mam za bardzo tutaj w planach nic szalonego, więc sobie klasyczny trik mój od 10 lat, czyli nakładam sobie bronzer jeszcze na powiekę. I zaraz będziemy done, moi mini. Jeżeli chodzi o wszelkie kwestie takie, dlaczego detoks i co tam się dzieje, jest to praktyka stosowana od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie chińskiej. Podobne praktyki są też w ajurwedzie, tam też mamy różnego rodzaju oczyszczania i nasz organizm po prostu
potrzebuję czasami chwili oddechu, szczególnie, że okres zimowy jest dla nas bardzo wymagający i z drugiej strony okres letni też jest dla nas bardzo wymagający. Żeby wejść w ten nowy sezon ze świeżością, fajnie jest dać temu ciału po prostu na chwilę odpocząć, ale detoks to jest znacznie więcej niż tylko, nie wiem, lekkość trawienia, o czym Wam pewnie powiem później. Natomiast z perspektywy medycyny chińskiej tam się dzieje znacznie, znacznie więcej w kontekście wilgoci, która się odkłada w naszym ciele i różnych takich bardziej, jakby to powiedzieć, z jednej strony energetycznych, bardziej może abstrakcyjnych zjawisk, ale też bardzo konkretnych, związanych po prostu z naszą fizjologią i z naszymi organami. Zrobię coś szalonego i nałożę sobie błyszczyk. Patrzcie, dostałam taki błyszczyk z Charlotte Tilbury. Zobaczymy. O wow, on mnie szczypie w usta. Tak powinno być? O to chodzi w tych fajnych błyszczykach? Lol. Big lip plump gasm. Okej, chyba tak. O Jezu, jakie to dziwne! Boże, ja naprawdę się obudziłam w tym świecie beauty. Ile rzeczy się wydarzyło. Masakra. Gotowe, moi drodzy. Jeżeli macie ochotę na Wszystko, co wiem, moją serię edukacyjną o pielęgnacji albo nawet o makijażu, to dajcie znać. Ja jestem w sensie nieśmiała w tych tematach, ale dajcie mi koniecznie znać. I też jestem w bliższym kadrze, więc jestem ciekawa, czy to Wam się też bardziej podoba, niż jak jestem tak bardziej kinowo daleko. Chciałam Wam pokazać mój festiwal kiszonek domowych. Tutaj mamy, kalarepkę moją, tutaj mamy moją rzodkiewkę i tutaj mamy buraczki mojej mamy i od dzisiaj będę sobie tym dogadzać do każdego posiłku. I zapomniałam Wam powiedzieć, że do każdego posiłku od początku detoksu dodajemy jeszcze posypki. Ja tutaj mam domowy zatar i gomasio. Gomasio to jest czarny sezam, nori i sól. Zatar to jest majeranek, tymianek, oregano, sezam i sumak. I dzięki temu wszystko jest naprawdę doprawione i pyszne, mimo że nie mamy tam ani soli, ani pieprzu. Moje łóżko jest całe, słuchajcie, zawalone rzeczami, które wystawiam na Vinted, więc wrzucałam taką cudowną, skórzaną sukienko, kurteczkę z cudownej marki. Tutaj mam bojówki super jakości, piżamkę, lewisy 501, lnianą sukienkę, która jest ze mną od lat i jeszcze dwie jakieś rzeczy, więc na moim koncie Vinted w ogóle, dzień dobry, to ja, na moim koncie Vinted Karo Sobanska, możecie na bieżąco sobie sprawdzać, bo ja tam często wrzucam rzeczy, więc te wszystkie rzeczy się pojawią teraz, kiedy to oglądacie, także jeżeli macie ochotę kupować jakieś ciuchy ode mnie, z mojej pierwszej ręki do waszej drugiej ręki, to zapraszam. Dobra, moi drodzy, idziemy na wycieczkę. Misja zakończona sukcesem, nadałam umowę na poczcie, zrobiłam zapasy spożywcze, idę odebrać bardzo ekscytującą przesyłkę. I już do Was mówię więcej. Prawie usiadłam na tym, więc byłoby wesoło, bo tutaj był bardzo dobry setup. No ale dobra, idziemy dalej. Powiedzcie mi proszę, czy jest coś piękniejszego niż ten widok i widok w ogóle kwitnących drzew? Ja jestem wzruszona. I te ptaki w tle. Zachwyt. Po prostu zachwyt. Nagrywanie w miejscach publicznych wychodzi mi zdecydowanie lepiej za granicą, więc wracam do domu. Moja ekscytująca paczka okazała się być inną paczką, która też jest okej, ale to nie jest to, co chciałam Wam pokazać. W każdym razie jest jakieś 300 stopni. Nie narzekam, jest wspaniale. A ja zgłodniałam. Jesteśmy znowu w centrum dowodzenia. Szykuję obiad, na który będzie ryż, który się w tym czasie ugotował w najlepszym sprzęcie świata, czyli w ryżowarze. Mam go od 6 lat, jest jakaś firma OK, polecam. Mam fasolkę adzuki ugotowaną rano i będę sobie gotowała, warzywka na parze i będzie to cukinia
z jarmużem. Może brzmi to średnio, ale spyszne. Musiałam się przebrać, słuchajcie, bo jest totalny upał. I postanowiłam, że zrobię haul zakupowy ze spożywczego. Kupiłam po prostu wszystko, co było zielone. I jestem zachwycona, bo staram się zrobić to jakoś zgrabnie jedną ręką. To mam jakieś potwierdzenie z poczty. Z niezielonych rzeczy kupiłam grzyby shiitake, których może użyję do zupy. Nie wiem, czy dzisiaj, ale na kolację w detoksie je się zupę zawsze, od tam któregoś dnia. I najchętniej powinna to być zupa miso. Kupiłam szpinak. Taki szpinak lubię najbardziej. Jest wspaniały. Nie z paczki. Kupiłam kapustę, bo kocham kapustę i cieszę się, że będę mogła ją jeść, nawet bym ją zrobiła teraz, ale chciałam wykorzystać te cukinie. Kupiłam koperek oczywiście, bo koperek to życie. Kupiłam też rukolę po raz kolejny, nie w paczce, tylko taką ściętą. Ona w ogóle inaczej smakuje, jest bardzo wyrazista i uwaga, zrobiłam jeden fail. Boże, ile ptaków na balkonie. Zrobiłam fail, bo do gorącego termosu z obiadem jednego dnia wrzuciłam rukolę i ona się zaparzyła i była gorzka i wszystko zmieniło smak, było niedobre, ale i tak zjadłam, bo trzeba coś jeść. I na koniec kupiłam jeszcze dwie pietruszki, bo nie jadłam żadnych warzyw korzeniowych w tym sezonie detoksowym i z przyjemnością sobie upiekę pietruszkę któregoś dnia, może jak się zrobi chłodniej, bo dzisiaj jest lato, ale potem ma być chłodniej, więc takie rzeczy kupiłam. Tutaj mam słoiki, bo to jest też taki mój patent, kiedy gotuję dużo jakiegoś, na przykład strączka, tutaj mam fasolkę adzuki, to jeszcze jak jest gorąca, to ją przerzucam, o tutaj z tyłu mam metkę ekstra, przerzucam ją gorącą do słoika, do góry dnem, więc robię takie szybkie weki. Zresztą mówię o tych różnych patentach w moim e-booku, w Foodbooku 2.0, więc jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, to tam dzielę się wszystkimi swoimi patentami, moim sposobem budowania posiłków i dziesiątkami inspiracji na dania. Także lećcie do opisu po więcej informacji, a ja tutaj szykuję mój obiad i mam Wam dużo do powiedzenia, więc muszę w końcu zasiąść i powiedzieć Wam nieco więcej jeszcze o oczyszczaniu i o tym całym procesie. Jeśli zastanawiacie się, co piję, to piję wodę z kardamonem. Kocham, jest tak przepyszna. Drugim napojem, który jest wskazany, chciałbym być dozwolony, no trochę tak, na detoksie, to jest napar z pietruszki, czyli po prostu zalewacie wrzątkiem natkę pietruszki i to smakuje jak rosół. Zaraz wam powiem dlaczego. I trzecią rzeczą już po kilku dniach są buliony domowe, to też uwielbiam. Można też robić sobie takie fajne napary. Ja też gdzieś o tym opowiadałam chyba. Kolendra, kumin i róża. Cudowny, wspaniały napar. W każdym razie, dlaczego natka smakuje jak rosół i dlaczego seler naciowy na parze to jest dobry pomysł? Słuchajcie, kiedy my tak bardzo ograniczamy swoją dietę, a raczej odbodźcowujemy ją, czyli ją upraszczamy i realnie jemy po prostu kaszę z jakimiś dodatkami, nasze kubki smakowe się resetują i po tych kilku dniach takiej mimo wszystko dosyć jałowej diety, która nie jest zbyt ekscytująca, nagle, uwierzcie mi, seler naciowy na parze to jest jakaś skarbnica smaków. Teraz odczuwam to mniej, mam też teorię na ten temat, niż na przykład te kilka sezonów temu, kiedy po raz pierwszy to robiłam. Niemniej właśnie po kilku dniach picia samego wrzątku, to ten napar z pietruszki jest po prostu, naprawdę, jest dla mnie rosołkiem i jak mi się zdarzyło właśnie rozgryźć wczoraj pieprz w zupie, to miałam takie, Boże, ta bomba. Więc generalnie takim podstawowym założeniem detoksu jest to, że nie pijemy kawy, nie pijemy alkoholu, nie jemy cukru i nie jemy glutenu. I to są te substancje, z którymi jest nam się najtrudniej rozstać. I wydaje mi się, że dla wielu osób jest to spore wyzwanie. Jakby ja jestem świadoma, że moja dieta jest ogólnie bardzo zdrowa i wiele z tych detoksowych jakichś takich metod ja stosuję na co dzień, więc z każdym sezonem, powiem Wam szczerze, ta warstwa jedzeniowa jest dla mnie coraz bardziej neutralna. Wydaje mi się, że najtrudniejszym rzeczywiście elementem jest u mnie kawa, ale na przykład biorąc pod uwagę to, że ogólnie byłam taka przejedzona na mieście przez moje ostatnie podróże, to ja z taką radością wjechałam w tą nudną dietę, że moje ciało mówiło, Boże, w końcu coś prostego, jakby nie męcz nas już, tak? I z kawą zrobiłam tak,
że słuchajcie, byłam akurat po podróży, więc w trakcie podróży nie piłam kawy. Jak wróciłam do Polski, no to wiadomo, i tak byłam zmęczona po zmianie strefy czasowej, więc zaczęłam pić kawę bezkofeinową przez te kilka dni świątecznych, więc wjechałam w detoks, już będąc totalnie na zerowym poziomie kofeiny, i powiem wam, że to jest najlepszy patent, jaki mogę wam polecić, bo wiem też, rozmawiając z różnymi osobami, które robią detoksy w moim otoczeniu, że ta kawa jest najtrudniejsza. Wielokrotnie miałam tak, że jak odcinałam kawę z dnia na dzień, po prostu mogłam spać cały dzień albo bolała mnie głowa. Tutaj tego nie miałam. Tak samo powiem wam, naprawdę bardzo, bardzo dobrze znoszę ten detoks i na takim poziomie właśnie fizycznym, na poziomie ciała czuję się zupełnie normalnie. Natomiast na poziomie emocji może dzieje się trochę więcej, bo to jest też bardzo ciekawe, że ten detoks z jednej strony ma właśnie tę warstwę cielesną, tak jak powiedziałam wcześniej, związaną z naszymi organami, ale bardzo wiele dzieje się też na poziomie emocji. Na przykład kiedy odczuwamy smutek, to jest często związane, czy to jest związane z oczyszczaniem wątroby, kiedy odczuwamy złość w trakcie detoksu, taką w ogóle mówię o smutku i o złości, które przychodzą w cudzysłowie znikąd, to jest wtedy ta złość związana z pęcherzykiem żółciowym. Jest to dla mnie fascynujące i mnie to bardzo interesuje, jak to wszystko jest w nas po prostu połączone. Niemniej detoks jest czasem, kiedy my z jednej strony dajemy naszemu organizmowi odetchnąć, dajemy mu odpocząć i to jest też bardzo, bardzo ważne, ale dla mnie właśnie ta warstwa emocji, tego co pojawia się, kiedy my odbieramy sobie te przyjemnostki, jest bardzo ciekawa i znowu nie ma absolutnie nic złego w stosowaniu jedzenia jako źródła przyjemności. Ja to robiłam, robię i będę robić. Ale fajnie jest poobserwować, jak w trudniejszych momentach uciekamy do kawki, do słodkości, do makaronu, zamiast przyjrzeć się temu, jaki jest rzeczywiście powód tego naszego rozedrgania, czy zmiany nastroju, czy skąd taka potrzeba przychodzi. No w momencie, kiedy teraz jestem na takim detoksie i nie mogę uciec w jedzenie, to myślę sobie, okej, tutaj jest coś, co mogłoby mi na co dzień umknąć, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe i też co sezon ten detoks jest po prostu o czymś innym. Fajnie jest po prostu poobserwować sobie, jak my się bodźcujemy jedzeniem, jak my się też dopaminujemy jedzeniem. Ja to widzę, tak jakby, ja to wiem też, bo to jest naukowo udowodnione, tak, że jedzenie aktywuje nam różne źródła przyjemności w mózgu, nie źródła przyjemności, tylko jakieś receptory związane z odczuwaniem przyjemności. Dostajemy wystrzały dopaminy, jedząc pyszne rzeczy i to jest taki mechanizm uzależnieniowy, więc danie sobie raz na jakiś czas oddechu, przyjrzenie się swoim zachowaniom, reakcjom i radzeniu sobie, ja nie wiem, czy mam odmieniać, powiem wam szczerze, jest po prostu moim zdaniem bardzo takie uczące nas o nas samych. I ja wam to bardzo, ale to bardzo polecam. I mówiąc to, mogę powiedzieć też, że jestem bardzo głodna, ja naprawdę bardzo, bardzo lubię to jedzenie detoksowe. Bardzo je lubię, sprawia mi to frajdę, nie czuję, że się męczę, ale nie mogę się doczekać, aż zjem coś nierozwolonego teraz. Idę do mojej cukinii. Ta-dam! Oto, chciałam powiedzieć nasz, ale to jest tylko mój obiad. Ryż brązowy, adzuki, cukinia z jarmużem, kiszone buraki, bo jeszcze pozostałe kiszonki nie są gotowe, koperek, gomasio. I najlepsza część jest taka, jest już mi ślina cieknie, że zjem to na dworze. A, i na górze jest jeszcze oliwa z oliwek. Cudownie. Smacznego ja. Nie pokażę wam się przy tym posiłku, dlatego że w tym setupie jest ponad 30 stopni, a ja jestem już oficjalnie w kostiumie kąpielowym i życie jest po prostu piękne. Lato w kwietniu. Kocham. Teraz ci powiem. Ja też nie. Dzień dobry, moi drodzy. Update jest taki, że jest 17.30 jakoś, albo później. I spotkałam się z moją przyjaciółką. Poszliśmy sobie na spacer, ale postanowiłam się do niej przebiec, bo miałyśmy mało czasu. I nic tak nie pomaga na
lekkie zmęczenie i zmulenie jak sport. U mnie oczywiście, dajcie znać jak jest u Was, ale ja siedziałam na balkonie i montowałam, więc praca mnie troszeczkę znużyła, też ten upał mnie trochę znużył i poczułam, że sport może im pomóc, chociaż często można mi się wydawać, że to jest ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, a ja po prostu poszłam za impulsem, ubrałam się, wybiegłam i bardzo, bardzo była dobra decyzja. Także spędziliśmy super miło czas i teraz będę szykować moją kolację, czyli zupę miso, którą mam już zrobioną z wczoraj, więc dorzucę do niej trochę warzyw z dzisiejszego obiadu, czyli cukinię i jarmuż i zjem chyba z resztką orkiszu, która mi została, albo zobaczymy, pokażę wam na talerzu. I tyle, przepiękny wieczór mam dzisiaj dzwonkę z moją znajomą z Los Angeles, także tak się zapowiada koniec dnia. Oto moje miso z pieczarkami, boczniakiem, marchewką, porem i jarmużem. Wspaniałe, nie mogę się doczekać. Bardzo możliwe, że przed kolacją zrobiłam jeszcze jogę z Katmefan, bo ma bardzo fajne takie wyzwanie 14-dniowe Awaken, więc na tym słonecznym tarasie nie mogłam sobie odmówić. A teraz czeka na mnie ta piękna zupa. Dorzuciłam tutaj też orkisz, który mi został i fasolkę adzuki. Podgrzewam na spokojnie, ponieważ nie chcemy zagotować zupy miso, który straci wartości odżywcze. A tu jeszcze duszę na wodzie też shiitake z dzisiaj, bo mam straszną ochotę na grzyby i je tutaj dorzucę. Także ja już jestem bardzo głodna i nie mogę się doczekać. Last but not least, moi drodzy, kolacja na balkonie, na macie, na ziemi, przy zachodzącym słońcu ze śpiewem ptaków w tle. Na górze mojej zupki jest natka, gomasio i olej sezamowy. Jest to wspaniałe. Daję tylko znać, że to jest moja trzecia miska. Skończyłam cały garnek. Bardzo możliwe, że oglądam też Love is Blind sezon szósty. To tak, gdyby ktoś się zastanawiał, czy na detoksie chodzi się głodnym i da się funkcjonować. Da się, ale też zaznaczam, że mam w tym trochę dużą wprawę i prowadzę bardzo zdrowy styl życia i na pewno dla osób, które inaczej funkcjonują na co dzień, to jest większe wyzwanie. Lecę na kola z przyjaciółką, jeszcze się do Was odezwę na chwilę, ale mnie słońce złapało. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Ja mówię jak ciężko chora, bo dochodzi 22, obudziłam się dzisiaj o 6.30, jestem padnięta, także lecę do spania, mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący, jeśli macie jakieś dodatkowe pytania o detoks medycyny chińskiej, to piszcie śmiało w komentarzach, ale odsyłam Was przede wszystkim do wielu, wielu, wielu podcastów na ten temat, które się ukazały tutaj. Ja jestem szczęśliwa, najedzona i gotowa odpłynąć, więc trzymajcie się ciepło.